Dobrze, to zaczynamy. Fundacja Ładowarka w Grudziądzu. Powiedział Pan, pierwszy raz mnie tutaj zobaczą, więc dowiedzmy się, co to za fundacja i jakie plany w związku z tym, że jesteście operatorem. Bardzo się cieszę i nie mogłem się doczekać tak naprawdę tego dzisiejszego spotkania, bo faktycznie dzisiaj po raz pierwszy przy ulicy Spiszowej, akurat w Muzeum Handlu Myślanego Fris, spotykamy się przy okazji jednego z dwóch projektów, które będziemy realizować jako Fundacja Ładowarka. Zwycięzca otwartego konkursu ofert przeprowadzonego przez Urząd Miasta Grudziądza. I dzisiaj spotykamy się z organizacjami pozarządowymi, z lokalnymi liderami, żeby opowiedzieć o takich merytorycznych i formalnych sprawach związanych z funduszem mikrograntów. A więc pierwszej takiej inicjatywie, którą Fundacja Ładowarka będzie się opiekować w Grudziądzu do końca tego roku. Sam fundusz dedykowany jest oczywiście grudziąckim organizacjom pozarządowym i chcemy ich zachęcić, zainspirować, również wspólnie od siebie nauczyć się i wykrzesić jak najwięcej tak naprawdę z naszych kompetencji i umiejętności, żeby organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej w obszarze objętym rewitalizacją, lokalnym programem rewitalizacji w Grudziądzu, czyli generalnie tutaj w centrum, gdzie między innymi się znajdujemy. Druga sprawa oczywiście to jest także kwestia zaproszenia już teraz w pewnym sensie do Spichlerza numer 57, fantastycznego miejsca, do którego też nie mogę się doczekać, żeby, że tak powiem, wejść i po prostu działać jako organizacja pozarządowa, ponieważ tam regularnie będziemy spotykać się i z organizacjami pozarządowymi podczas różnego rodzaju spotkań, warsztatów, dyżurów właśnie dedykowanych organizacjom pozarządowym czy lokalnym liderom, no ale również spotykać się z mieszkańcami i obszaru rewitalizacji, i całego miasta, i na pewno również z turystami. Będziemy tam organizować różnego rodzaju wydarzenia, atrakcje, animacje i warsztaty, między innymi z wykorzystaniem muzyki, z wykorzystaniem klocków Lego, z wykorzystaniem historii Grudziądza, no i oczywiście również we współpracy z lokalnymi i przedsiębiorcami, i liderami, czy osobami, które są po prostu w tym lokalnym środowisku aktywne. Doświadczenie już macie. Doświadczenie już mamy. My jako fundacja generalnie, można powiedzieć, wywodzimy się z Włocławka. Ja sam w trzecim sektorze działam od roku 2015, czyli no, jakieś tam 8 lat, coś takiego. Generalnie jest to mniej więcej, jak zostałem pełnoletnią osobą, to faktycznie założyłem swoją pierwszą organizację pozarządową, która też się nazywała Ładowarka, ale wówczas była takim stowarzyszeniem zwykłym tak zwanym. W 2019 roku uruchomiliśmy fundację i od tamtego roku, można powiedzieć, w całym województwie kujawsko-pomorskim działamy, bo braliśmy udział w wydarzeniach również w Bydgoszczy, teraz jesteśmy w Grudziądzu, natomiast Włocławek faktycznie jest takim epicentrum naszych działań, ale i również głównym zasobem, jeżeli chodzi o doświadczenie, ponieważ przez 2 lata byliśmy operatorem kawiarni obywatelskiej w Śródmieście Cafe, która też powstała w ramach gminnego programu rewitalizacji w przypadku Włocławka. I tam przez dwa lata z rzędu byliśmy operatorem tej kawiarni, organizowaliśmy różnego rodzaju akcje, warsztaty, animacje, spotkania właśnie dla mieszkańców Włocławka i przede wszystkim dla mieszkańców obszaru zdegradowanego, a i również byliśmy beneficjentami mikrograntów we Włocławku między innymi.